position once again to get seated, find your position. I would like to draw prior to morning the second session this morning. I would like to draw your attention to the agenda for tomorrow. In connection with the topics we are dealing with now, I had a meeting and a conversation with the EHF head of referee, Mr. Dragan Pachevsky, and if you have studied the agenda carefully, you see his name on the presenters list tomorrow in the conference hall, 10:50. To 11:50 in the morning, and of course he will explain a little bit the philosophy and principles of EHF referee education and referee program, also in connection with this tournament, and there is a lot to talk about, hopefully also from your side. But what is interesting is coaching and refereeing. And if I were you, especially in relation to the topics we play and people play, both being the most sensitive areas right now at top level in all, as far as refereeing is concerned. But we're not talking about top level in all, we're talking about education of young female players. I, as a coach, as a league, has tried many times to convince you. You have a vision, you have a philosophy, you also have a philosophy how that the main players, the female players in your team shall perform, and you will try to teach them, you will try to educate, train them in a way, following your vision. And makes a difference whether the referees are partners in the game, hopefully not our opponents, the second opponent, but our partners in the game, have a clear understanding of what wing play is about, what pivot play is about, and as I said, if I were you, I would prepare some questions for the head of referee in EHF, also concerning you that has to train them, the coordinating skills, the technique, as Monique pointed out several times, and also let's call it the technical feeling. And this can be easily destroyed, number one, by the opponent, infringing the rules of the game by crossing the goal area, correcting the defense position. This has something to do with the referee's understanding of the game. So it's very complex topics, especially related to wing and wing play. This is what I want to draw your attention to prior to tomorrow's meeting, Mr. Nachos, talk about coaching and refereeing. So sorry for that, but I think it's useful to you. Czyli 11-12 będziemy mieli okazję wysłuchać wykładu osób odpowiedzialnych za sędziów w WBF-ie. Będzie to dobra okazja do tego, żebyście Państwo zadawali pytania o grę zawodników skrzydłowych, jak i obrotowych. Szczególnie gry obronnej, tak naprawdę sytuacji pomiędzy atakującego obrońcy, naruszenia pola bramkowego, w jaki sposób powinni się zachowywać kołowi atakujący, kołem atakował w obronie. Możemy dzisiaj na przykładzie tej dwóch sesji treningowych Moniki obserwować zachowanie atakującego, zarówno kołowego, jak i skrzydłowego, w jaki sposób nabiega. I w dniu jutrzejszym ewentualnie będą się pojawiały pytania, będzie to dobra okazja, żeby zapytać się o sędziów z konferencji. Okay, we start with pivot training, but before that, it's the girls' second training. So in my opinion, they do another warming up
play, it's also important that you are not afraid to hit the ground. So we do a little game. Jest to drugi trening w dzisiejszym, dlatego też wymagana jest druga rozgrzewka.
Dziewczyna, która miała parę za karę biegnie ośrodka, wojska.
Będziemy mieli trzy zawodniczki, wśród których jedna dziewczyna będzie zawodniczką połową i jedna piłka na trzy osoby. Always make sure that you go into the space behind it.
zewnątrz, czy to wewnątrz boiska. Monika pokazuje ustawienie kołowego, ustawienie, prawidłowe ustawienie stóp, tak żeby stopy kołowego atakującego przed stopami zawodnika kołowego.
ten ćwiczymy teraz ustawienie za wniesie kolony. W zależności w którą stronę na tyle zależy rozgrywająca. Kolowo powinna być piłkę oburącz. I obrać.
Yeah.
zawodnik atakujący powinien znaleźć pozycję do rozgrywającego. Jak tylko znajdzie dotykę, to piłka powinien do niego zagrać. Zawodniczka atakująca wybiera kierunek ataku, w ten sposób poszukuje pozycji do zadania wybiega koło miejsca. Thank you.
poszukuję rozwiązania, dlaczego większość dziewczyn nie wychodzą, są zmęczone, bo panie było bolą zawodniczką, nie nadążały. Teraz by zwolnić troszeczkę potrzebę, będzie zagranie kozłem od rozgrywającego. Thank you.
będziemy grali sytuację dwóch obrońców połowa obrońca. Thank you.
Questions. It's, in my opinion, but that
most important that the people play are standing, and when there comes some space behind the three or behind the two in defense, then you should go behind the defense, but not running too much, in my opinion. Monika powiadał, to jest 6-0. Zawodniczka koło powinna ustawić się w miejscu i tak naprawdę blokować objęczenie, żeby się nie przesuwało. And what I try to do now with the girls is the exercises we do on the handball academy. One against one, two against two, and I think everybody should.
think it's really important that, that especially in a younger age, you train everybody the same. So she could play in the mid position, she could play in the back position. Goalkeeper, I think it's really important. But especially in the position in the field, I think it's really important. Próbować swoich sił na każdej z bo być rozgrywającą to nie ma możliwości, żeby Thank you.